Hej, hej wszystkim. Dzisiaj się chciałem podzielić z Wami taką sytuacją, która mnie spotkała, oczywiście pozytywną, a mianowicie zamówiłem sobie przez internet plecak. Oczywiście do paczkomatu i gdy wypełniałem ten blankiecik, te papierki wszystkie, w rubryce informacje dla kuriera wpisałem taką wiadomość. Wiadomo, niektórzy wpisują, żeby się pośpieszył, żeby uważał na paczkę, bo się paczki łamią, gną i niszczy się zawartość, bo takie sytuacje też nawet mnie się zdarzały. A ja wpisałem w tym okienku, weź, wyluzuj. I podziałało. Nawiązał ze mną kontakt. Na paczce napisał atakiem. Mi moja robota też się nie podoba. Wyluzuj, pozdrawiam, pakowacz. No i co? Myślę, że zrobiłem mu dzień. Uśmiechnął się. Po czytaniu informacji. Zadowolony na pewno ze swojej roboty nie jest, ale niech się czuje doceniony za to, co robi. Dlatego w rubryce, gdy oceniałem przesyłkę, napisałem, żeby mu dali nagrodę za poczucie humoru i za staranne zapakowanie paczki. Należy im się. Kurierzy, pakowacze mają ciężką robotę, muszą to wszystko pakować, przerzucać, no, trzeba się naszarpać. I tak specjalnie nikt nie docenia ich roboty, a dla niektórych jest bardzo ważna. Także pozdrawiam wszystkich pakowaczy, wszystkich kurierów. Great job. Dobrze wykonana robota na czas. Oby tak dalej. Pozdrawiam z Gór Świętokrzyskich.